Dzień dobry moi drodzy, jeżeli jeszcze mnie kojarzycie, to ja jestem Kamil i obecnie znajduję się w Parku Narodowym Jala na Sri Lance. Szukamy leopardów, bo noc jest to najlepsze miejsce, by je tutaj spotkać. Słonie, krokodyle, pawie oraz dużo innych zwierząt. Ponoć ma być. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie kolejnego dnia, tym razem w Parku Narodowym Jala. Przyjechałem tutaj, ponieważ przede wszystkim można zobaczyć tutaj lamparty. No i teraz już wam cię... Przyjechałem tutaj z miejscowości Ella, jakieś 2 godziny drogi na skuterze. No był kawałek w pełnym słońcu, udało się godzina 14, mniej więcej, żeby zacząć to miejsce. Dużo problemów w ogóle, żeby załapać się na jeepa, bo się okazuje, że jak się przyjedzie tutaj na miejsce, to nie można rozpocząć tego od tak, tylko trzeba wcześniej wycieczki rezerwować. Problemów mnóstwo robili. Ale jestem już w aucie. Ale zobaczcie, jak to wyglądało wcześniej. Na Sri Lance istnieje 26 parków narodowych. Poruszamy się po nich jeepem z kierowcą. W czasie safari nie można z nich wysiadać. Wyjątek stanowi park Jala, gdzie zatrzymujemy się na plaży przy Oceanie Indyjskim. Posiada najbardziej zróżnicowaną faunę i florę ze wszystkich parków na Sri Lance. Występuje tu roślinność typowa dla strefy suchej, jak i wilgotnych lasów monsunowych. Park zajmuje 1300 km2 powierzchni. Możemy tu spotkać słonie indyjskie, lamparty, bawoły, niedźwiedzie, jelenie, krokodyle, kobry albo żółwie morskie. No a tak się składa, że dzisiejszej nocy kobra nocowała w moim pokoju. Szybka akcja i mamy ją w butelce. Po prostu ją wypuszczamy. Otwieramy i wypuszczamy kobrę. No i uciekła. Poszła tam, gdzie naturalne środowisko. No, przynajmniej tyle. Dobrze dla węży. Uratowana. No i mamy wjazd do Parku Narodowego. Jechaliśmy za jakieś 25 km dobre. Przez dróżki, przez wsie. Żeby teraz wjechać, Jala National Park. W tym miejscu spędzimy kilka godzin, aż do zachodu słońca. Pierwsze co w parku mamy zaraz po wjeździe, no to od razu dużo małp. No ale coś mi się wydaje, że chyba nie tego ludzie oczekują, by po wjeździe do parku widzieć małpy, bo te małpy akurat to wszędzie po całej Sri Lance latają i niekoniecznie trzeba jechać do Parku Narodowego, żeby je widzieć. Zwróćcie w ogóle uwagę na niesamowitą pracę nóg pana kierowcy, on jedzie cały czas na bossa. No i tutaj już akurat kończy się droga asfaltowa, od razu zaczyna się droga ubita, taka po prostu, no czerwona. No tam daleko widzimy pelikany, dość daleko one są, ale pomimo tego, że z Park Narodowy jest dużo zwierząt, no to co niektórzy ludzie, czy tam pracownicy coś, no stoją sobie tutaj. Jest jakaś większa ilość aut w jednym miejscu, no pewnie coś tam jest. No a tam pod drzewkiem są dzikie jelenie. Też dość daleko. Na takie kamienie warto zwracać uwagę, bo na ich szczytach lubią się koty wylegiwać. No i właśnie uciekł nam bardzo duży jeleń. Poszedł gdzieś w krzaki. Kurczę, ciężko jednak jest tak wyparzyć te zwierzęta. Jedzie się w tym aucie, trzęsie. Pan tylko na chwilę się zatrzymuje. Kiepsko. No proszę, właśnie stado dzików wypadło na drogę, ale to chyba guźce były, co? Jakaś świnia z Afryki na Sri Lance. A tutaj sobie leży duży bawuł. W cieniu sobie leży dość blisko przy drodze akurat, więc ładnie go będzie tutaj widać na ujęciu. Właśnie, większość to jednak tutaj nie krowy, tylko bawoły mają. Zwierzęta bardziej odporne na te temperatury. Park Jala jest chyba najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym, jeżeli mówimy o Sri Lance. Ze względu głównie na to, że można tutaj spotkać leopardy, czyli lamparty. Dzisiaj z rana ponoć kilka z nich było widocznych i zauważalnych. Mam nadzieję, że z wieczora też się uda, bo z wieczora jednak to jest ten moment, ale głośno w aucie. Wieczorem jest właśnie ten moment, kiedy te zwierzęta wychodzą i zaczynają żerowanie. Jedziemy na zachód słońca. Mam nadzieję, że będę mógł wam jak najwięcej tutaj pokazać. Tutaj jakiś korek w parku się zrobił. Cóż się tutaj stało? Słuchajcie, oni tutaj zrobili korek jeepami na drodze w Parku Narodowym. Pan się tu denerwuje, bo przejechać nie może. Ale oni też się denerwują, bo nie mogą przejechać. I tak wszyscy stoją, nikt się nie cofnie, nikt nie ruszy. Jedni lewym pasem, drudzy prawym. A tu się kolejny pcha. Patrzcie, ile dzików się zebrało w jednym miejscu, bo lampart jest na drzewie kilometr 100. Poruszać się po Parku Narodowym Jala oczywiście można
tylko i wyłącznie jeepem z wycieczką zorganizowaną, ale dużo jest takich jeepów też tutaj w mieście. Można podejść do nich, zapytać się, czy chcą jechać. Cena za całego jeepa to jest 7000 rupii, czyli powiedzmy, że tam coś około 100 zł. Za wynajęcie jeepa 7200 rupii kolejnych kosztuje wjazdówka, czyli entrance, po prostu bilet do Parku Narodowego, $25. No więc od osoby około 40 do 50 dolarów wychodzi za taką półdniową wycieczkę. Możecie jechać z rana, ewentualnie wieczorem. Ja siedzę akurat w środku w kabinie. Nie ma tutaj klimy, więc jest mega gorąco, ale większość ludzi, dokładnie zawsze 6 miejsc, siedzi na zewnątrz, po prostu, na pace. Są tam zrobione miejsca, takie jeepy przystosowane pod safari. No dobra, zatrzymaliśmy się, bo pan wypatrzył przed tylko jednego Lamparta, ale moi drodzy, bardzo, bardzo daleko, ja go ledwo stąd widzę. Tym aparatem na pewno wam go nie pokażę, bo jest po prostu za daleko. Użyłem telefonu, żeby jakokolwiek to przybliżyć, bo większy zoom, ale nie wiem, jak oni to wypatrzyli, z 500 metrów stąd na drzewie siedzi. Zobaczcie, żeby oni się tu nie pogubili, porobili nawet znaki sobie, gdzie jechać. Tutaj całkiem fajnie to wygląda. Ptaszek odleciał właśnie sobie z bawoła, no, który w wodzie jakąś kąpiel zażyła. A tutaj drugi stoi w wodzie, prawie taki troszkę jak nasz polski bocian. I łowi sobie jakieś żabki. Okej, jak przypatrzycie się kawałek dalej, gdzieś, moi drodzy, tutaj, to widać dupę słonia. Tych słoni chodzą w dziesiątki po Sri Lance, a to jest safari. No powiem szczerze, że na razie zwierząt to tutaj prawie w ogóle nie ma. Te co są, jest ich 100 razy więcej normalnie poza parkiem i wszędzie chodzą, nawet słonie na drogi wychodzą. Małpy skaczą wszędzie po drzewach, a w parku ich nie ma. Nie widać. Obok nas przechodzi sobie waran, około metra ma. No i gdzieś tam idzie pewnie razem z tą kobrą, którą wypuściłem. Fajne te autka, bo one trochę takie papamobile wożą turystów w środku. Wiecie, co jest turbo śmieszne w tym wszystkim? Że ten pan, który nas tutaj wozi, on nawet nie do końca wie, jak te zwierzęta się nazywają i nawet nie wie, gdzie one są. Co chwilkę się zatrzymujemy i pyta się innego kierowcy, czy coś widział, ewentualnie co to jest. A jak nie wie, jak coś się nazywa, to bierze telefon, dzwoni gdzieś i się pyta, jak to ma nam powiedzieć. I tak słyszymy, jak on gada, elefant, elefant. I dopiero nam powtarza, że jest to elefant. To muszę wam jeszcze powiedzieć, niektóre z tych zwierząt nazywają się luk. Jak nie wiem już, jak je nazwać, to jest luk. Wszyscy mega zainteresowani punktem na drzewie, czyli Lampartem kilometr dalej. Jak pokazują w ogóle wszystkim, wszyscy głowy wyciągają, patrz, bo tam 500 metrów dalej na drzewie coś siedzi. Tak naprawdę to bardziej działa na wyobraźnię, bo tam, ja nie wiem, czy tam jest coś w ogóle. Po Parku Narodowym oczywiście trzeba przemieszczać się cały czas autem. Nie wolno go opuścić ani z niego wysiąść, więc cały czas jest się w środku. Duszno, gorąco, więc po prostu cały czas się jest w środku. O ile zwierząt jest tutaj, no faktycznie brak, to można zachwycać się roślinnością, bo ona faktycznie wygląda dziewiczo. No oprócz tych dróg tutaj dość mocno uklepanych, same te tutaj jeziora, jak i lasy wyglądają faktycznie ładne. Nie jest to powycinane, nie jest to zjeżdżone, nie jest to zdewastowane. Te zwierzęta, no najwidoczniej mają się gdzie chować, że my ich nie widzimy. No i roślinność, tak bym nawet pokwapił się na takie stwierdzenie, że przypomina bardziej takie afrykańskie. Na pewno nie ma to nic wspólnego z dżunglą, przez którą się jedzie przez Kandy bądź Nawuralia. I ciężko tutaj jest spotkać palmy. No a tam daleko gdzieś chodzi mangusta. No i sobie poszła. No a teraz po tym wszystkim, jak zobaczyliśmy dupę słonia, dwa bawoły, dzika i kilka małp. Pan powiedział, że nie mamy już czasu, musimy szybko wyjeżdżać, bo o 6 zamykają Park Narodowy. No ponoć jest coś takiego, że trzeba wyjechać przed 18, bo ci co wyjadą po 18, no to odbiera im się licencję na 2 tygodnie i nie mogą zarabiać. Co jest troszkę durne, bo większość zwierząt tak naprawdę pod wieczór zaczyna dopiero wychodzić i się budzi. Przecież wszystkie drapieżniki dopiero na wieczór zaczynają żerowanie. Wtedy można by je zobaczyć, chociażby tak 18:30, no. Troszkę później. Na pewno większe szanse byłyby na zobaczenie większej ilości zwierząt. Wycieczka mniej więcej składa się z czegoś takiego, że wsiada się do tego jeepa, wjeżdża się do parku i ta droga tutaj określona jest jako main road. Jedzie się z nią parę kilometrów w przód, zawrotka i się wraca, no i to jest mniej więcej przejażdżka po parku. No i wtedy jak coś widzą, to mówią albo
luk, albo dzwonią po nazwę i już wiedzą, jak coś się nazywa. No i pokazują. Zobaczcie, jak tutaj ładnie mały waran sobie śpi w dziupli. No, to wygląda przyjemnie akurat. No właśnie, bo zazwyczaj z waranami to jest tak, że te małe śpią wysoko na drzewie albo w dziuplach, a jeżeli są dorosłe, to dopiero one wychodzą, schodzą na dół, na ziemię. No dobra, i w końcu mamy pierwszego słonia, który się kąpie tutaj w jeziorze. No i zjada sobie przy okazji te wszystkie krzaki. Elipan. No a po drugiej stronie jeziora są od razu dziki. No i szczerze mówiąc, to chyba będzie najładniejsze ujęcie z całego dzisiejszego wyjazdu. Słoń kąpiący się w jeziorze o zachodzie słońca wygląda naprawdę rewelacyjnie. Po drogach na Sri Lance słoni chodzi bardzo dużo. No, są niestety dzikie i wychodzą i atakują również kierowców. Nie wiem, czy wiecie, ale średnio 1,5 osoby dziennie w tym kraju jest zabijanych przez słonie w wypadkach drogowych. Takie są statystyki. Wycofujemy do tyłu, przy jeziorze pooglądane. Ale zobaczcie, tam daleko faktycznie słonik się kąpie, a skała, która tam jest, też trochę przypomina słonia. Właśnie nazywana jest Elephant Rock. Bardzo się tutaj kurzy, bo jeepy jadą przed nami, no. Wszyscy do wyjścia, żeby przed 18 zdążyć. Ale teraz to już tak zapieprza, się tu siedzieć nie da. No jeszcze jedna fajna atrakcja, bo krokodyl leży tutaj nad wodą. W krzakach. Jeszcze na zakończenie przyciskamy się między dziesiątkami innych jeepów. Bo słoniki. Mama i maluszek przyszły do jeziorka się napić. To całkiem spoczko widok. Kiełki mu tam rosną już jakieś. No dobra, ze względu na to, że wyjechaliśmy już właśnie poza Park Narodowy, przekroczyliśmy główną bramę, no to pan powiedział, że mogę już po prostu wyjść z auta. Idziemy do krokodyla. Idę tutaj do niego. A właśnie poszedł pod wodę. Zobaczcie, woda tylko się poruszała. No i poszedł. Tutaj tylko widać, że dno zostało podniesione. No gdzieś tutaj siedzi. Tyle co do niego podchodziłem i uciekł. No dobra, nie udało się. Może następnym razem jeszcze gdzieś się uda krokodyla patrzeć, ale teraz tu idę, to muszę uważać na te węże. Przecież tutaj tą kobrę wypuszczałem. Bezpośrednio po safari trafiłem do restauracji i zamówiłem kolację, bo szczerze nie jadłem nic kompletnie od rana. Jak samego rana zjadłem jajko, tosty z drzemem i papaję. No i wypiłem oczywiście cejlońską herbatkę, no to do tej pory nic, a jest już po godzinie 20, jestem w drodze do Tangali, głód mi już strasznie doskwierał, więc zamówiłem co? Nudle z kurczakiem. Bardziej mi to smakuje niż codzienne jedzenie ryżu i curry. Takie szybkie podsumowanie w takim razie a propos Parku Narodowego Jala. No za dużo tych zwierząt nie udało się tam spotkać. Słonie, bawoły, parę małp. Gdzieś bardzo z daleka był ponoć ten lampart, ale bądźmy szczerzy, to było z 500 metrów. Jak oni go tam wypatrzyli, nie mam pojęcia. To się w ogóle nie ruszało. Równie dobrze mogli na tym drzewie po prostu położyć jakąś maskotkę, czy coś, co przypomina lamparta. I jak nie zobaczą żadnego, to mówić turystom, że tam to jest. No bo nikt nie był w stanie nawet tego aparatem złapać i powiedzieć, że faktycznie tak, tam jest lampart. Było parę słoni, które faktycznie wyglądały ładnie. Szczególnie zdjęcia kopiącego się słonia w jeziorze. To było sztosowe. Warany oraz były krokodyle. Powiem szczerze, że spodziewałem się czegoś innego, no bo jednak Park Narodowy i safari, wydawało mi się, że tych zwierząt będzie dużo i będzie to bardziej spektakularne. Pan przewodnik, no też taki na zasadzie luk, elefant. No nie mówił za dużo o tych zwierzętach, od niego się za dużo dowiedzieć nie można było, bo po angielsku też za bardzo nie umiał. Bardziej takie na zasadzie, siądźcie, no to was powieziemy. Ale tak reasumując, w ciągu tygodnia prawie jeżdżę po Ceylonie i spotkałem tutaj więcej zwierząt, właśnie jeżdżąc samemu na skuterze. Przecież mogliście widzieć też na poprzednich odcinkach, zarówno warany, jak i dzikie słonie, które wychodziły. Małp po prostu pełno, miasta pełne małp. Według mnie było to słabe przeżycie i na pewno bym tego nie powtórzył, bo tak mówię, więcej zwierząt jak wynajmiecie skuter czy auto, po prostu zobaczycie na własną rękę. Ale jeżeli ktoś z was był tutaj w Parku Jala i udało mu się zobaczyć jakieś fajniejsze zwierzaki, koniecznie dajcie znaka w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, co mogliście tutaj zobaczyć. Chyba, że macie jakieś inne fajne parki do zarekomendowania. Ja wyciągam mój widelec i będę się zajadał kuciakiem. Zobaczmy, czy to w ogóle smaczne. Gorące, to jest duży plus. Całkiem spoko. W ogóle ta ogromna porcja, to jest przepotężne. I to akurat jest na plus, że duże porcje można pojeść. Na koniec wam tylko przypomnę, jak wam się podobają koszulki podróżnicze Stay in Travel, na dole macie linka, jak możecie takie zdobyć. Zapraszam kończę na Instagrama. Kamil in Travel, z niego dowiecie się na bieżąco.
wszystkie zdjęcia stąd na storiesach o wiele wcześniej wrzucałem. A jak podobał wam się film, zostawcie łapę w górę, docenicie kanał, subskrypcję. Odcinków będzie więcej. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona. I muszę jeszcze zarezerwować hotel na dzisiaj, o właśnie, jeszcze nie mam gdzie spać. I cześć!